Witam wszystkich bardzo serdecznie. W 9 odcinku z gry Celtic Kings znajdujemy się na arenie Cezara i stoczymy sobie teraz pojedynek z jego pretorianinem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. My mamy 69 poziom, pretorianin ma 50, atak 20x40, 6x6 obrona. My mamy 50x290 i 30x30 obrony. Spójrzmy więc, jak szybko to nam pójdzie. Zrobię nam kółeczko, jak to w Rzymie, standardową. Widzę, że tę bitwę wygrałeś na razie. Wygląda na to, że mój czempion już nim nie jest. Wybieraj, Laraxie, czy mój gladiator ma umrzeć, czy żyć. No niech żyje. Nie ma nic chwalebnego. Nie ma nic chwalebnego w zabiciu słabszego od siebie wojownika. Pozwolę mu żyć, Cezarze. Słabo mu pożyczyć. Miecz za szybki, po prostu. Bujnęło mu się, nie? No i wziął i... Pretorianin padł, nie? Ty możesz go uleczyć? Życia. Nie bardzo. Zaimponowałeś mi na razie. Zdaje się, że golowie nie są aż tak słabi, jak się spodziewałem. Z czasem po przejściu odpowiedniego przeszkolenia moglibyście dorównać siłą nawet któremuś z moich legionów. Dam daj spokój, za słabe legiony są. Całym szacunkiem wielkim Cezarze, ale nikt nie dorównuje galijskich wojowników. Ale pocisk. Uważasz, że ci barbarzyńcy zdołaliby sprostać moim zaprawionym w bojach legionistom? Dobrze zatem. Aby udowodnić, że mam rację, urządzimy mały turniej. Zasady są proste. Każdy z nas wyśle na arenę grupę swych najlepszych wojowników, gdzie będą walczyć na śmierć i życie. Wygra ten, kto pokona wszystkie oddziały przeciwnika. Ciekawie się zaczynam. Okej, zobaczmy. Nauczysz się szanować potęgę Rzymu. Moi wyzwoleńcy pokonają was bez trudu. Niech się zastanowię. Wojowniczki. Nikogo nie oszczędzą. Sprawdź, czy dokonałeś właściwego wyboru. No zobaczmy, jak sobie poradzą wojowniczki. No wyzwoleńców więcej jest, nie? No dobra, słabo poszło. Niech się zastanowię. Nasi topornicy z pewnością dadzą sobie radę. Sprawdźmy, czy dokonałeś właściwego wyboru. Okej. No topornicy już powinni dać radę, bo ich jest więcej już teraz. Nauczysz się szanować potęgę Rzymu. Łucznicy wraz z Hastati tworzą śmiertelnie groźną formę. Hastati, tego to jeszcze nigdy nie słyszałem. No, tu przegramy, bo ich jest kupę więcej. Jeszcze łuczników mają. Niech się zastanowię. Wystarczą wojownicy i łucznicy. Tym samym za to pójmę. Sprawdź, czy dokonałeś właściwego wyboru. No, zobaczmy. No ładnie ich skrobiono, ładnie. I dużo wojowników zostało. No. Nauczysz się szanować potęgę Rzymu. Moi gladiatorzy to budzący przerażenie wojownicy. Okej. No nie wiem, czy wygramy z gladiatorami, ale może. Nie, kurde, słabo im HP schodzi. Łucznicy słabi są. Chociaż nie mają jakiejś zbroi mocnej, takiej pełnej. Niech się zastanowię. Wybieram włóczników. Sprawdźmy, czy dokonałeś właściwego wyboru. No, zobaczmy włóczników. No, powinni ich polecieć chyba. Polecieli. Dobrze. Nauczysz się szanować potęgę Rzymu. On cię zawiesił. Moi zwiadowcy będą waszą zgubą. No, włócznicy powinni sobie dać radę teoretycznie przeciwko konnym. Zazwyczaj w grach tak jest, ale tutaj widać, że nie. No cóż, okej. Niech się zastanowię. Nasza konnica jest niepokonana. Sprawdź, czy dokonałeś właściwego wyboru. Konnica na konnicy, proszę państwa. Wjeżdżamy z tym tematem.
No, konnica jest lepsza galijska, ojej, to jak lepsza. Nauczysz się szanować potęgę Rzymu. Nawet najsilniejsza galijska armia nie stanowi wyzwania dla moich pretorian. Okej, pretorianie. No, z nimi będzie problem. Niestety. Niech się zawodzowie wikingów nigdy nie zostaną pokonani. Wikingowie mi zostali. Ciekawe ilu. Ich jest czterech. Dwóch wodzów tylko mi dali. No. Ale radzą sobie. Radzą. Nie powiem. Nauczysz się szanować. On jeszcze kogoś ma. Moi oszczepnicy zdepczą was. O kurde. To może zaboleć. No to zaboli. Radzi sobie. Jakimś sposobem. O wariat! Tym razem wygrać. Wariat! Co za typ, co z tym zrobił? Cezarze, gladiatorzy się buntują. Co? Jak śmieli. O, bunt. Co za głupiec odważył się zaatakować będącego u szczytu swej potęgi Cezara. I to w chwili, gdy Legion Pretorian stoi u bram miasta. Być może, Cezarze, ale pretorianie nie uratują cię przed trucizną, którą dodałem do twojego wina. O, Mendo. Od dawna szykowaliśmy się na tę chwilę. Obywatele Rzymu nie będą dłużej cierpieli pod twoimi despotycznymi rządami. Słono zapłacicie za przejście tego mostu, zdrajcy. Za Rzym i Cezara. Ale bitwa. Na wszelką cenę musimy utrzymać ten most. Jeśli nam się nie uda, Cezar nie będzie w stanie dotrzeć do Platoniusza. Walczcie się. Zdrajcy nie mogą zwyciężyć. Okej. Okay. Czyli musimy tam polecieć? Wie, jak trucizna pali moje drzewia. Laraksie, pomóż mi przekroczyć zachodni most i dotrzeć do dowódcy Pretorian Platoniusza. Wiem, że on nigdy by mnie nie zdradził. Okej, okay, czyli tak. Oni przez zachodni most muszą przelecieć obydwaj. Z kolei, tak. Ty jesteś za wolny, kurczę, druidzie. To zostaniesz sobie chyba z wikingiem tutaj. To zostańcie sobie gdzieś tu. A tych dwóch zapraszam tu. Walka to wrotko. Zrozum natury. I nie umierać mi tutaj. Bo będzie problem. Ci już lecą. Dobrze. Niech lecą tu. Ale żywu! Platoniuszu. Cieszę się, że nie wszyscy mnie zdradzili. Jesteśmy lojalni wobec Rzymu i naszego Cezara. Wraz z moimi legionistami pomogę ci, panie, dotrzeć do bram, gdzie w pełnej gotowości czekają na ciebie pretorianie. Jak najprędzej. Im wcześniej odnajdę kapłana, tym szybciej usunie on truciznę z moich żył. Czyli musimy do bramy, a najlepiej za bramę, gdzie pretorianie są. Więc lecimy sobie. A na tych trzeba uważać, żeby tu się coś nie zadziało przypadkiem. Więc będę miał na nich oko, tutaj coś się dzieje. O! Przeżyli. Wiem, kiedy umrę. Ładnie. Dobu! Biegniemy teraz tutaj. Ładnie. Tutaj. No z daleka od tych wież, bo te wieże w nas strzelają. Bo miasto nie jest nasze już. Dobra. Doświadczenie to podstawa. Będą tutaj strzelać. Wy nie idziecie nigdzie. Nie idziecie nigdzie, bo umrzecie. Dobra, wbijamy tutaj teraz. Na wielkiego Jupitera. Jestem uleczony. To jest super. Fajnie, że jesteś uleczony, ziomuś. Spokojnie do przodu. Co koń wyskoczy? Tutaj zapraszam. 84, ty dobry jestem level. Jestem pretorianinem. Może jakieś kurde wsparcie?
wsparcie by mi się przydało mega. Walczymy do końca! Najlepsi z najlepszych! Ale Rzymu! Miecze gotowe! Na rozkaz! Jakieś wsparcie, coś tego, nie? Czy przyjdzie mi pomóc? Słucham rozkazów! No ładnie. Chyba nikt mi nie przyjdzie pomóc w ogóle. No i słabiutko to wygląda. Znam tę ziemię. Uczcie się od niego. Szybciutko, szybciutko. Doświadczenie to podstawa. Coś nie chce mi pomagać. Mam wojska. Ja na takim wojsku to za dużo nie zrobię. Wygramy jak zawsze. Uchwalę Rzymu. Doświadczenie to podstawa. Dziel i żon. Okej. Po co nam to? Dostanę tu jakieś. A, dostaję. A, idzie wsparcie. Elegancko. To luźniutko. Przy mnie nie zginiesz. Ku chwale Rzymu. Świat lecimy. Należy do nas. To już nie strzelają w to wieżę, więc fajnie. Łuki gotowe. Już tu będzie szedł? Pretorianinem. Na nas jeszcze? Nie, chyba nikt przy nie idzie. Mnie nie zginiesz. Ci tutaj są. Pamiętaj, bezpieczni. Jesteś śmiertelny. Ubijamy tutaj teraz. Przy mnie nie zginiesz. Przejmujemy to. Okej, teraz przejmujemy szybciutko. Tu musimy przejąć, jak widać. Miasto znów należy do mnie. Okej. Muszę jeszcze odkryć źródło buntu. Wszyscy zdrajcy słono zapłacą za ten zamach. Udowodniłeś, że jesteś kimś więcej niż tylko dobrym wojownikiem. Okazałeś się lojalnym przyjacielem. Nigdy nie zapominam o tych, którzy dobrze mi służą, Laraksie. Dlatego właśnie postanowiłem powierzyć ci bardzo ważną misję. Barbarzyńcy próbują zniszczyć miasto Minerva. Jedź tam i ofiar w mym imieniu. Ciekawa misja? Tak, Cezarze. Jak sobie życzysz? A więc to ty jesteś tym galem, który służy Cezarowi. Tak, starcze, ja jestem Larax. Wysłano mnie tutaj, abym pomógł ci w walce. Niestety, to nie takie proste. Trzeba zająć dwie barbarzyńskie osady, Sarabat i Zlen. Jednakże ostatnio borykamy się z plagą mrocznych kapłanów. Zdają się pojawiać znikąd i... I co? Proste zaklęcie niewidzialności. Nie będę miał trudności, by ich zobaczyć. Wspaniale, Leldorinie. Ale czy to wystarczy? Może w końcu przydatny się zrobisz. Jeżeli ty i Leldorin zdołacie dotrzeć do Kamiennego Kręgu, być może znajdziecie sposób, by zniszczyć kapłanów. Wyspa będzie zapewne silnie strzeżona, ale wierzę, iż nie zawiedziecie Cezara. Okej. Okay. Wydaje mi się, że o czymś nam nie mówisz, kapłanie. Co ukrywasz? O, właśnie. Jest jeszcze coś. Wydaje się, że kapłani zaciągnęli najemników i wyposażyli ich w magiczne przedmioty. Wiem tylko tyle, że ci najemnicy znajdują się na jednej z wysp i że żaden zwykły śmiertelnik nie ma szans w walce z nimi. No ładnie. Tak już lepiej, kapłanie. Cóż, tak. Cezar rozkazał ci przejąć dowództwo nad Minerwą na razie. Mądrze dysponuj zasobami miasta. O, jak zwykle. Dobra, wbijamy do miasta w takim razie. Nie, jak to wygląda? Od ciebie poproszę wszystko, od ciebie poproszę tutaj wszystko naturalnie. Tutaj mamy jakieś coś, tu mamy miasto jedno, tu mamy miasto drugie i tu mamy krąg. Okej, okay. Czyli mamy wszystko w zasadzie i już sobie tutaj zobaczymy to, co się będzie tutaj działo w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, do kolejnego. Hej!